Podstawą grania prawidłowego czworokątnego jest kwadrat o boku 2, a przekątna ściany bocznej ma długość 3. Kąt, jaki tworzą przekątne ścian bocznych tego grania stosłupa wychodzące z jednego wierzchołka ma miarę alfa. My musimy obliczyć ile jest równe sinus alfa pół. Żeby to zrobić to spróbujmy umiejscowić ten kąt alfa w jakimś trójkącie. Najłatwiej będzie to zrobić dorysowując do tych dwóch odcinków Tutaj przekątną górnej podstawy i w ten sposób powstanie trójkąt z kątem alfa. Znamy długości wszystkich tych trzech odcinków. To są dwie przekątne ścian bocznych. Ściany boczne są identyczne, więc przekątne są równej długości. Tutaj również trzy, a ta przekątna tego kwadratu o boku dwa w podstawie mamy kwadrat o boku dwa ma długość dwa pierwiastki dwóch. Ze wzoru albo stwierdzenia Pitagorasa na taki trójkąt prostokątny o przyprostokątnych długości 2. Skoro tak, to możemy sobie nawet wyrysować ten trójkąt na oddzielnym rysunku. To jest trójkąt równoramienny. Może ja go wyrysuję tak, że jeszcze narysuję mu tutaj wysokość. Narysujmy nasze ramiona. Ramiona mają długość. 3 trochę go narysowałem do góry nogami względem tego położenia, jak on był na tym rysunku w naszym granie stosłupie, ale to nic nie szkodzi. Zaznaczmy sobie nasz kąt alfa albo od razu może kąt alfa pół, ponieważ wysokość dzieli nam ten trójkąt równoramienny tutaj na dwa kąty równej miary, tu będziemy mieli alfa pół i tu również mamy alfa pół. Skoro nasza wysokość podzieliła nasz kąt na dwa równe kąty, to również dzieli podstawę na dwa odcinki równej długości. Tu mieliśmy podstawę długości dwa pierwiastki z dwóch, to ten odcinek od tego punktu do tego punktu możemy podpisać, że ma pierwiastek z dwóch i od tego punktu do tego punktu także mamy pierwiastek z dwóch. Czyli otrzymaliśmy nasz kąt alfa pół, którego sinus musimy obliczyć w trójkącie prostokątnym o znanych tak naprawdę wszystkich trzech bokach. Gdybyśmy chcieli to stwierdzenie Pitagorasa, tą wysokość też bez trudu policzymy, ale to nie jest nam do niczego potrzebne. Ponieważ sinus kąta w trójkącie prostokątnym to jest stosunek przy prostokątnej leżącej naprzeciwko tego kąta do przeciwprostokątnej, czyli możemy napisać, że sinus kąta alfa pół to się równa pierwiastek z dwóch do 3, czyli poprawna jest odpowiedź D.